Dziesięć najśmieszniejszych koszulek piłkarskich. Wiele drużyn przywiązuje bardzo dużą uwagę do estetyki, dziś przedstawię wam drużyny, które zdecydowanie przesadziły z wyglądem materiał opracowany na podstawie sport.onet.pl. Hall City Angielski Klub Piłkarski założony w roku 1904. Jego najwyższa pozycja w lidze to trzecie miejsce w ówczesnej Second Division w sezonie 1909/1910. Klub swoje mecze domowe rozgrywa na stadionie Kiwi Stadium w Hall. Zespół tradycyjnie gra w bursztynowo-czarnych koszulkach, stąd pochodzi ich przydomek The Tigers. Od sezonu 1999/2000 maskotką klubu jest tygrys Rory. Zazwyczaj występują w koszulkach pomarańczowo-czarnych ale w 1992 roku zdecydowanie przesadzili. Tak, trzeba przyznać, że wyglądali jak prawdziwe drapieżniki. I o ile w futbolu amerykańskim grają Bengalsi, którzy też mają dość charakterystyczne stroje nawiązujące do tygrysów, to nie okłamujmy się, to wygląda dość ekscentrycznie. Regina Calcio. Włoski klub piłkarski siedzibą w mieście Reggio de Calabria. Swoje mecze rozgrywa na stadio Orneste Granillo, który może pomieścić 27 tysięcy widzów. Zespół nosi przydomek Amaranto, który pochodzi od klubowych barw. Klub został założony 11 stycznia 1914 roku, w późniejszym okresie jego nazwa kilkukrotnie ulegała zmianie. W 2006 roku klub został oskarżony o udział w aferze. Początkowo został ukarany odjęciem 15 punktów w sezonie 2006-2007, jednak po odwołaniu karę zmniejszono do 11 punktów. Mimo tego ostatecznie ekipa Amaranto utrzymała się w serii A. W ostatnim meczu rozgrywek pokonała zwycięzców Ligi Mistrzów AC Milan, a wygrana to dała im punkt przewagi nad strefą spadkową. Aktualnie drużyna występuje w Serie C. W 2012 roku Regina Calcio chciała chyba za wszelką cenę pokazać swoją męskość albo coś. Nie wiem o co chodziło, ale wyglądali tak. Reprezentacja Szkocji. Reprezentacja Szkocji w piłce nożnej ośmiokrotnie grała w finach Mistrzostw Świata, ale za każdym razem kończyła swój udział na ludzie grupowej. Świat zachwycili swoimi koszulkami wyjazdowymi. W 2014 roku piłkarze w kolorowych strojach zostali okrzyknięci cukiereczkami, zaś w Szkocji uważane są za najgorsze stroje w historii. Athletic Bilbao. Hiszpański klub piłkarski, założony w 1898 roku i mający siedzibę w Bilbao, największym mieście kraju Basków. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej utytułowanych klubów w hiszpańskiej piłce oraz jeden z trzech, który nigdy nie spadł z najwyższej klasy rozgrywkowej od chwili ich powstania. Klub znany jest ze swojej konserwatywnej polityki, która pozwala zatrudniać piłkarzy wyłącznie z baskijskim pochodzeniem. Jego motto brzmi z wychowankami i lokalnymi. Wsparciem nie potrzeba obcokrajowców. Na przestrzeni dziejów Athletic Bilbao był jedną z najważniejszych instytucji kształtujących baskijską świadomość narodową. Stroje Athletic Bilbao z sezonu 2004 wyglądały jak głosy były różne. W tym ludzie dostrzegali tam krew, ale jak dla mnie to artystyczne plamy porobione keczupem. LaJoia Lorca. Hiszpański klub piłkarski, grający w Terkera Dywizją, mający siedzibę w mieście Lorca, grający na Stadio Francisco Artes Carasco, mieszczącym 8000 widzów. Wyjazdowy strój ekipy z Segunda Dywizją B z 2013 roku był zielony, a panowie byli żartobliwie określani brokułami. Reprezentacja Meksyku. Narodowy Zespół Piłkarski Meksyku od 1923 roku reprezentuje Meksyk w międzynarodowych rozgrywkach piłkarskich. Reprezentacja Meksyku w swych dotychczasowych 15 startach w finałach Mistrzostw Świata Mundiale w 1970 i 1986 jako gospodarz rozegrała 53 mecze, z czego 14 wygrała, tyle samo zremisowała i 25 przegrała. Tylko 9 zwycięstw odniosła w turniejach, w których nie była gospodarzem z eliminacji do Mundialu 1900. 1990 Meksyk został zdyskwalifikowany za przekroczenie limitu wieku w młodzieżowej reprezentacji. Tak wystąpił bramkarz reprezentacji Meksyku, Jorge Campos, na Mundialu w 1994 roku. Został uznany najbardziej rzucającym się w oczy piłkarzem Napoli. Włoski klub piłkarski z siedzibą w Napolu po sześciu latach przerwy powrócił do rozgrywek Serie A w sezonie 2007-2008. Napoli pomimo problemów finansowych i trwającego od wielu lat kryzysu znajduje się wśród klubów z największą liczbą fanów we Włoszech. Związane jest to także z legendą klubu Diego Maradona uważanym za jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Napoli zostało założone w sierpniu 2004 roku pod nazwą Napoli Soccer przez Aurelio de Laurentisa, znanego producenta filmowego po bankructwie klubu SSC Napoli. Wyjazdowe stroje włoskiego SSC Napoli z sezonu 2013-2014 były w barwach Moro. Pomijając fakt, że nijak ma to się do barw klubu, to nie wyglądało to też za dobrze. Cultural Leonesa, hiszpański klub piłkarski z w mieście Leon, założony w roku 1923, obecnie występuje w Segunda División B. Największym sukcesem w historii klubu był jednoroczny występ w Primera División w sezonie 1955-56. W swoich strajach wyglądali zabawnie. Colorado Rapids, profesjonalny amerykański klub piłkarski siedzibą w Commerce City Colorado. Denver. Powstał w 1995 roku i występuje w Major League Soccer Mistrz MLS w 2010 roku. Stadion klubu nosi nazwę Dick's Sporting Woods Park i może pomieścić 18 tysięcy widzów. Amerykański klub Colorado Rapids 1 kwietnia 2014 roku zaprezentował swoje nowe stroje. Miał to być powód do źródeł. Na szczęście, nowe trykoty okazały się tylko prima aprilisowym żartem. Mimo wszystko zasługuje na miejsce na liście. Deportivo Lugo, hiszpański klub piłkarski grający obecnie w segunda dywizją mającej siedzibę w mieście Lugo, stroje drugoligowej drużyny w sezonie 2014-2015 zostały zainspirowane piwem, czyli jednym z produktów sponsora. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i nie przeszkadza Wam ostatnia seria piłkarska, która tutaj się pojawia. Dużo rozmawiamy o piłce nożnej, chyba ze względu na zbliżający się finał Ligi Mistrzów i myślę, że temat Ligi Mistrzów poruszę w oddzielnym odcinku. Jeśli macie jakieś pomysły na inne odcinki piłkarskie, koniecznie dajcie znać w komentarzu, jeśli zaś macie pomysły na jakieś zupełnie inne odcinki, na inny temat. Też oczywiście jestem otwarty i chętnie zrealizuję takie odcinki. Koniecznie zostawcie również łapkę w górę oraz subskrypcję, bo bardzo pozycjonuje to kanał, a nie okłamujmy się, na tym opiera się funkcjonowanie kanału na pozycjonowaniu, bo jeśli YouTube nie chce go pozycjonować, no to niestety nic z tego nie będzie. Zapraszam Was również na kanał Światowa Historia, gdzie poruszam tematy bardziej związane z trwającymi świętami, z trwającą majówką. Omawiam tam święto 1 maja, omawiam też święto 2 maja, święto 3 maja raczej nie będę omawiać, ale bardzo możliwe, że jednak pojawi się jakiś filmik na ten temat. Myślę, na szczególną uwagę że zasługują tam filmiki dotyczące słowian, ponieważ bardzo. Szeroko staram omawiać się tę tematykę i wyjaśnić ludziom, że nie było czegoś takiego jak Wielka Lechia czy Imperium Słowiańskie, tylko wskazać, jak to wszystko wyglądało, pokazać na mapach, pokazać w historii i pokazać, jak przybyli Słowianie, jak się rozwijali, jak przejmowali dziedzictwo od innych kultur, które znajdowały się na ziemiach polskich wcześniej. Taki temat zresztą poruszałem też na kanale Światowa Dyszka, także myślę, że. Szybko go odnajdziecie i możecie obejrzeć ten odcinek. Planuję zrobić szerszy materiał na temat Ernesto Czechary, jednakże chciałbym się oprzeć na jakimś innym materiale, zrealizowanym przez kogoś, tak zrobić taką analizę filmu. Niestety w Polsce temat Cegue jest poruszany bardzo szczątkowo. No i tak naprawdę zupełnie nikt o nim nie mówi w formie bardziej rozwiniętej są jakieś tam, wiecie, małe plotki o nim które gdzieś się przyjęły ze względu na komunistyczną albo kapitalistyczną propagandę, ale nic poza tym. A szkoda, bo temat bardzo ciekawy. Trzymajcie się, cześć.